Jeśli chciałbyś w kilka chwil automatycznie dodawać napisy animowane do treści promujących twój produkt lub usługę, to dobrze trafiłeś, bo ten krótki poradnik będzie właśnie dla ciebie. Partnerami odcinka są: Plastfarb, polski producent opakowań z tworzyw sztucznych, który łączy ze sobą konkurencyjne ceny z dbałością o środowisko. Pirkspark, najlepsza jakościowo agencja Allegro Ads w tym roku. Linki do partnerów znajdziecie w opisie. Zacznijmy od tego, Dlaczego warto w ogóle tworzyć animowane napisy, w ogóle dodawać napisy do pionowych treści, jak rolki, czy shortsy, czy tiktoki? Według mnie są główne dwa powody. Pierwszy z nich to na pewno jest fakt, że osoby, które oglądają film gdzieś w miejscu, gdzie nie mogą odtwarzać dźwięku, a dodatkowo Wasz produkt lub usługa, który prezentujecie na tych rolkach czy pionowych treściach, no zawiera bardzo dużo tekstu, no to właśnie warto dodać napisy, aby wasza treść nie była pominięta, szczególnie jeśli na waszych filmach pojawia się tylko gadana głowa, tak jak tu teraz w moim przypadku. No a drugi powód jest taki, że nasz mózg może poniekąd odczuwać taką nudę, więc animowane napisy. Pozwalają jednak, że wzrok tak podświadomie skupia uwagę na tych napisach. Oczywiście nie jest to regułą, natomiast zwiększy prawdopodobieństwo, że Wasze treści no, będą chętniej oglądane niż te bez napisów. Dlatego teraz przejdźmy do takiego szybkiego poradnika, w którym pokażę Ci, jak takie napisy animowane możesz w szybki, łatwy sposób dodać do swojego filmu. Programów oczywiście do tego jest wiele. Ja natomiast posłużę się darmowym. I prostym w obsłudze programem jaki jest CapCut, i zrobię to z pozycji przeglądarki internetowej. A więc, pierwsze co musimy zrobić, to wejść na stronę capcat.com. I stworzyć bezpłatne konto. Ten krok pominę, ponieważ jest on bardzo intuicyjny i prosty, natomiast jeśli już zalogujecie się na Waszym koncie, to Waszym oczom ukaże się m.in. takie menu. No i teraz to, co musimy zrobić, to stworzyć nowy projekt, w którym dodamy właśnie taką pionową treść. Ja pokażę to na pionowej treści, natomiast jak widzicie, ten program umożliwia dodawanie filmów w różnych formatach, ale my posłużymy się tutaj pionową treścią 9 na 16. No i teraz to, co musimy zrobić, to dodać naszą treść wcześniej przygotowaną, albo klikając tutaj na ten plus, albo przeciągając do tej zakładki. Ja do tego celu wykorzystam film, który już jakiś czas temu zrobiłem. Klikamy. Upuść. I jak widzicie z lewej strony macie Informacje o przesyłanym pliku. No i teraz pierwsze, co musimy zrobić, to dodać automatycznie napisy do filmu. Klikamy więc w podpisy i wybieramy opcję automatyczne podpisy. Jeśli pierwszy raz używacie tego programu, no to wybierzcie sobie język, wasz, w którym będziecie wprowadzać napisy. Standardowo powinno, powinien już być polski, zaznaczony, wykryty. No natomiast ja już mam wybrany. I klikamy wygeneruj. I jak widzicie, taki 38 sekundowy film generuje napisy. W zaledwie kilka sekund do filmu. Jednak to, co na razie zrobiliśmy, to dodaliśmy tylko napisy. No i teraz to, co musimy zrobić, to wybrać odpowiednią animację i czcionkę. Zacznijmy od takich ustawień domyślnych. No i tu możemy wybrać albo style, albo już gotowe szablony przygotowane przez CapCut. Ja najpierw pójdę tą dłuższą drogą i posłużę się stylami, ponieważ chciałbym, żeby one były zrobione po mojemu. I to, co ja robię najpierw, to właśnie. Zaczynam od tekstu, a potem zajmuję się poprawką błędów, które już tutaj widzę na ekranie. Wybiorę sobie taki szablon. To, co następnie robimy, to wybieramy tekst. Ja wybiorę sobie moją ulubioną czcionkę. Ona jest gdzieś tutaj. O. I od razu wybiorę wielkość. Wielkość z reguły ustawiam na 16. To co zauważycie, to od razu te wasze napisy mogą zostać troszkę poprzesuwane, więc albo zwiększacie pole wyświetlania się napisów, albo y, przerzucacie każdy wasz tekst tutaj w tej ramce. No i możecie również tekst poprawiać tutaj, tak? Bo spójrzcie, Base napisał wykrył go jako Base a to jest po prostu Base tak? Poprawą zajmiemy się na sam koniec. Natomiast teraz to, co by się przydało, to jakaś animacja. Dlatego klikamy tutaj w animację. No i wybieramy w jaki sposób nasz tekst ma się animować. Spójrzcie, jest tyle różnych y, możliwości. Ja wybiorę taką y, moją też ulubioną podstawową. Ale kolor nie bardzo mi pasuje. Wybierzmy. Wróćmy więc teraz już po wyborze. Animacji do wypełnienia tego, tej mojej czcionki, tak? Wybiorę sobie taki kolor. I jak widzicie, został on zmieniony. Natomiast pamiętajcie, że jeśli chcecie dokonać zmiany na wszystkich waszych napisach, no to ten checkbox musi być zaznaczony, czyli zastosuj do wszystkich. Dobra, no to ja mam już napisy podmienione. No i teraz wypadałoby zająć się poprawkami, tak? Bo jak widzicie, te nasze napisy yy, no nie zawsze wyświetlają się tak, jak ja bym chciał. Klikamy przycisk Ctrl na klawiaturze i kręcimy kółkiem myszy, żeby zwiększyć, rozszerzyć troszkę tę naszą linię, aby łatwiej się tutaj klikało. Pamiętajcie, że CapCut działa również na telefonach komórkowych jako aplikacja, No natomiast mnie wygodniej osobiście e, działa się tutaj, edytuje te filmy za pomocą myszy i klawiatury, więc tutaj kwestia już waszych indywidualnych preferencji. No i spójrzcie, tutaj chcielibyśmy przerzucić ten tekst, aby pojawiła się ta nasza świetna wyświetlała się jednak e, pod spodem jako jedno zdanie, więc wystarczy tylko kliknąć. No i tak jak wam wspomniałem, możemy również poprawić to od tej strony. Tak, i przewijać sobie cały nasz wygenerowany tekst, albo po prostu poprawiać na żywo tu na naszym filmie. No, i jeżeli nasz film jest już gotowy, to klikamy eksportuj, wybieramy pobierz i. Jeśli chodzi o ustawienia, ja z reguły wybieram e, rozdzielczość 1080p, tak, bo to jest rozdzielczość, jakiej była również nagrywana ta rolka, Daję wysoką jakość i w moim przypadku film był nagrywany w 60 klatkach, więc również tutaj wybieram, natomiast... E, Pewnie i tak, w zależności od medium, na które wrzucacie, może dojść do jakiejś tam kompresji. Ja przejąłem zasadę, że takim klatkarzem, jak nagrywam, na przykład telefony mają opcję nagrywania również w 30 klatkach, no to wybieram taką dopasowaną. Jednak dla naszych treści, wydaje mi się, że te napisy, no tutaj nie będzie miało to większego znaczenia. Przy 60 klatkach, pewnie trochę bardziej płynny będzie ten nasz obraz. No i klikamy eksportuj. I w tym momencie nie musicie się martwić, gdybyście przez przypadek zamknęli waszą przeglądarkę, ponieważ nasz plik jakby renderuje się w chmurze. Będzie on widoczny w naszych projektach jako dodatkowy plik, i możecie go sobie w dowolnej chwili wtedy pobrać. W momencie, kiedy film się wyeksportuje, możemy albo właśnie kliknąć pobierz, albo za chwilę zacznie nam się pobierać automatycznie. No i pójdźmy sobie kawałek. W magazynie produktów BaseLinker pojawiła się świetna funkcja tagi produktowe. Od teraz do każdego produktu możecie dodawać dowolną ilość tagów, co zdecydowanie ułatwi zarządzanie asortymentem w waszym magazynie. I gotowe! Nasz film jest wyeksportowany. Pamiętaj, jeśli szukasz więcej podobnych porad, które ułatwią prowadzenie ci własnej działalności gospodarczej, i to niezależnie, czy działasz w typowej sprzedaży e-commerce, czy na przykład tworzysz treści wspierające twoją sprzedaż i działalność. Działania w internecie, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka. Dzięki za dziś, i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.